Stało się to, o czym mówiłem jakiś czas temu na moim kanale. Skalary przystąpiły, dotarła, bardzo mnie to cieszy. Z drugiej strony, no nie zależy mi aż na tym tak bardzo, żeby po prostu coś z tym zrobić. Generalnie rzecz biorąc, zostawiam to tak jak jest. Nie przykładam do tego większej uwagi, ale jeszcze raz powiem tutaj w tym miejscu, jednak low tech to wielki plus dla ryb. Generalnie rzecz biorąc, czym mniej chemii w akwarium, tym ryby lepiej się czują i chętniej się rozmnażają. O tym zaraz porozmawiamy po krótkim intro. Zostańcie ze mną, zapraszam na film. Wygląda na to, że tak szybki był wstęp, że nawet nie zdążyłem z Wami się przywitać, dlatego teraz naprawiam swój błąd. Aquascaping TV, witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek, w którym opowiem Wam o bardzo miłej rzeczy, która spotkała mnie w moim akwarium Lowtech 260. Dziękuję też Wam za komentarze. Nie wszystkie, które piszecie komentarze, są pochlebne, niektóre są krytyczne, ale jak mówiłem wcześniej, konstruktywną krytykę zawsze przyjmuję na klatę. Jeżeli ktoś coś powie, że coś mu nie pasuje i nie wytłumaczy tego, no to takie trochę mało takie poważne, raczej powiedziałbym śmieszne. Ale jeżeli ktoś dobrze to jakoś uargumentuje, no to powiem Wam, że o takie właśnie komentarze mi jak najbardziej chodzi i na tych komentarzach mi też bardzo zależy. W ostatnim filmie, o którym opowiadałem o nowych skalarach Rio Negro, powiedzieliście mi kilka ważnych rzeczy i prawdziwych rzeczy. Po pierwsze, ta samica, która miała swoje zaloty z lewej strony z Manakapuru, to nie jest oczywiście Pteropylum altum, tylko Pteropylum scalare Rio Nanai. U nas tutaj w Niemczech tak jakoś no, tą rybę mówią, ale tak naprawdę po tym, co kilka osób mi napisało w komentarzach, zacząłem drążyć temat i faktycznie no, Pteropylum altum jest całkiem inną rybą, bardzo wysoką, a tu właśnie był nanai. Kolejna sprawa. Też mieliście mi za złe, że tutaj mówię dużo o tym, żeby była odpowiednia obsada w akwarium, żeby nie dawać tych ryb bardzo dużo, a tutaj nagle do swoich pięciu obecnych w tym akwarium skalarów właśnie ten był jedna samica Rio Nanai i cztery skalary Manakapuru, dodałem jeszcze sześć Rio Negro. Duża, znaczy duża tam, no może nie aż tak duża fala krytyki za to mnie spotkała, ale pisaliście uwagi krytyczne. Już się tłumaczę, dlaczego tak jest. Oczywiście teoretycznie tych ryb jest za dużo, ale sprawa wyglądała tak, że po prostu człowiek, który mi sprzedawał te ryby, no za nic w świecie nie chciał na przykład odsprzedać mi połowy swojej obsady, tylko powiedział, że albo facet bierzesz na 6, albo no, nie mamy o czym mówić. A dodatkowo pewnie dużym plusem też była cena, która była dość niska za tak wyrośnięte skalary, dlatego skusiłem się, wpuściłem tutaj te 6 sztuk. No ale podkreślam i powtarzam, oprócz skalarów w tym akwarium nie ma jakichś większych ryb, jest sama drobnica, a więc wydaje mi się, że może nie jest super obsada, a może trochę jest tej ryby za dużo, ale z braku laku nie jest aż tak źle. To akwarium, o którym teraz mówię i które teraz widzicie, to jest w teorii 260 litrów, ale tak naprawdę
jakieś 40 litrów jeszcze dochodzi, bo firma Aquael do takiej jakby minimum, maksimum, a w zasadzie maksimum krytycznego liczy objętość tego akwarium. Ja daję prawie po sam brzeg, po same wzmocnienia i kiedyś liczyłem tam wychodziło 35 litrów więcej. No to w zasadzie, no może tak na swoje usprawiedliwienie i może się tutaj trochę teraz tłumaczę, ale to jest tak naprawdę niecałe 300 litrów wody tutaj w tym akwarium. Oczywiście brutto, no bo netto to wyjdzie troszkę mniej, ale mówię, od tej granicy maksimum do tego, co leje ponad to maksimum, to jest jakieś 35 litrów. Teraz przechodzimy płynnie do głównego tematu dzisiejszego filmu, a więc tarło skalarów Rio Negro. Rio Negro, które kupiłem niedawno właśnie od tego człowieka. I powiem wam szczerze, tutaj nie ma co ściemniać, nie jest to jakaś moja duża zasługa. Oprócz tego, że pewnie trafiły do nie najgorszego akwarium i pewnie jakby im się nie spodobało, to by się nie zaczęły rozmnażać. Ale tyle tutaj mojej zasługi, że po prostu zapewniłem im w miarę dobre warunki, a ta para, która właśnie teraz tutaj złożyła ikrę, była już wcześniej u tego właśnie faceta, przepraszam, pana, dobrana wcześniej po prostu. Wielokrotnie już tam wycierały się też te ryby mu, nawet o tym mi mówił. Generalnie rzecz biorąc, no jak już kilkakrotnie już mówiłem o tym, że po prostu nie jest moim głównym celem rozmnażanie ryb. Nie jestem hodowcą, nie mam na to warunków i po prostu ochoty ani chęci. Na to wszystko potrzeba czasu, ale generalnie rzecz biorąc, jak się ryby rozmnażają, to jakieś tam poruszenie jest wśród domowników, nawet u mnie w domu po prostu każdy lubi zobaczyć sobie, jak rybki fajnie pływają koło tej ikry, chronią. Jeszcze niekiedy, jak się na przykład z takiej ikry jakieś maleństwo wykluje, które zaraz właśnie zobaczycie, że tak nastąpiło, to też pewnie jakaś fajna taka dodatkowa atrakcja wśród domowników tutaj i mają powód do zadowolenia, bo zawsze takie coś fajnie się ogląda. I co tutaj widzimy? Widzimy tutaj jedną ikrę złożoną na korzonku i na pewno widzieliście, albo kto nie widział, to za chwilę zobaczy. Druga ikra złożona na szybie z prawej strony. No i powiem wam, że to nie jest wbrew pozorom ikra jakichś innych ryb. Te ryby, które złożyły ikrę na tym korzonku, który najpierw skrupulatnie wyczyściły z muchu, co troszkę mnie zdenerwowało, ale no trudno, no nie, jak ktoś siłą takie rzeczy robi, to już ustąpię przed siłą brutalną. Trochę mnie to zdenerwowało, bo właśnie, jak wiecie, no rośliny to taki mój konik w wełbie i bardzo lubię, generalnie rzecz biorąc, mech. No i nagle ktoś brutalnie zrywa ten mech z tego korzonka, ale troszkę przymknąłem na to oko, dlatego że za jakiś czas okazuje się, że na tym właśnie miejscu pojawiła się ikra. No cóż, natura rządzi się też swoimi prawami i właśnie w tym przypadku też tak było. Nie wiem dlaczego, chyba, nie wiem, dzień po dniu w zasadzie jedna ikra pojawiła się po drugiej. No dość dużo pracuję i nie mogę na tyle siedzieć przy akwarium, żeby zobaczyć, co dokładnie tam się dzieje. Nie mogę obserwować cały dzień akwarium. Mam swoje podejrzenia, po prostu wydaje mi się, że no samiec tutaj jakąś bigamię uprawia i jedna samica z nim złożyła ikrę w jeden dzień, a druga w drugi dzień. Albo po prostu, nie wiem, napiszcie w komentarzu, kto bardziej jest doświadczony, czy zdarzyło wam się, żeby w, nie wiem, odstępie jednego dnia w dwóch miejscach ryby złożyły
Ikrę, bo nie sądzę, że no też w sumie jest trzecia jeszcze możliwość, że po prostu część tutaj złożyła ikry, część tam, ale no to powiem wam szczerze, że jeszcze przez 30 lat w cudzysłowie mojej kariery akwarystycznej nie zdarzyło mi się, żeby na przykład skalary składały w tą samą ikrę w dwóch miejscach. Ale wydaje mi się, że tą opcję można po prostu przekreślić, bo ewidentnie widać, że ikra złożona na korzeniu jest w innym stadium rozwoju niż ikra, która została złożona na szybie z prawej strony. Tam po prostu widać, że to jest świeże, a ta ikra na korzeniu już po prostu zaczynają ogonkami ruszać te małe rybki, ten narybek, i dlatego uważam, że po prostu za jakiś czas była złożona ta druga ikra. No nie wiem szczerze, czy to właśnie ta sama para, czy może z jakąś inną samicą tam po prostu ten samiec postarał się o tą ikrę. Generalnie rzecz biorąc powiem wam tak, no złożyć ikrę to jedna sprawa, ale doprowadzić do wylęgu na rybku, no to jest całkiem inna sprawa i trzeba mieć naprawdę dobrze dobraną parę, trzeba mieć naprawdę dobre ryby o bardzo dobrym charakterze takim. Muszę mieć po prostu jakieś takie bardzo dobre odruchy obronne i umieć po prostu tą ikrę ochronić. No generalnie rzecz biorąc też dużo zależy od obsady, bo jakby na przykład tutaj była jakaś duża pielęgnica, czy tam na przykład labeo, czy na przykład jakaś inna ryba, taka, która jest bardzo upierdliwa, no to podejrzewam, żeby tutaj nic nie pomogło. Ale na przykład w tym akwarium udało się, co teraz widzicie, doprowadzić do tego, żeby ten narybek się wykluł. No wiecie, jak się przyklei ikrę do korzenia czy jakiegoś innego elementu w akwarium, no to ta ikra samoistnie nie wędruje, tak? Inna sprawa się ma z narybkiem, który lubi, jest ciekawy świata, lubi sobie pływać tam i z powrotem. No rodzice z anielską cierpliwością łapią te ryby do pyska, podpływają i tak jakby do gniazda dalej wypluwają na ten korzonek ten narybek. No ale zauważyłem, że co niektórym bardziej ciekawskim rybkom po prostu ta sztuka się nie udała. Ciekawość zwyciężyła i ciekawość doprowadziła ich do śmierci. Ogólnie rzecz biorąc, no, część już na rybku trafiła jako przekąska innych skalarów, ale też innych rybek, bo tutaj pływa też głowaczyk barwny, który tam też tak wścibskie oczy ma na te rybki i lubi sobie je skubnąć. Też jest proporczykowiec Scab Lopez, który operuje górne partie akwarium. To jest niewielka rybka, ale to jest taki typowy drapieżnik, który właśnie też poluje na te małe rybki. I tyle by było tego takiego dość niespodziewanego update'u, bo w dzisiejszym update'cie miałem trochę z wami porozmawiać o roślinach. Nie było już dawno o tych roślinach. Trochę akwarium ogólnie się zmieniło. Piasek powędrował na dół. Teraz troszkę to akwarium się rozjaśniło. Następny odcinek zrobimy o roślinach z tego akwarium low-tech. Porozmawiamy troszkę o tym, jakie to rośliny dały radę w tym akwarium, a jakie wręcz przeciwnie. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jak zwykle dziękuję wszystkim moim wspierającym za to, że wspierają ten kanał. Parę złotych, które przekazujecie na rozwój tego kanału, zawsze staram się zainwestować w różne pomoce, które po prostu sprawiają, że ten kanał staje się coraz lepszy. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję, a wszystkim tym, którzy chcieliby dołączyć do tych wspierających, powiem tylko tyle, że to nic prostszego. Jest taka ikonka wesprzyj
klikasz w tą ikonkę, a tam już Cię system sam poprowadzi. Dodatkowo jeszcze powiem tylko tyle, że ci, którzy nie chcą tego robić, nie muszą wcale, bo i tak będą mieli filmy całkowicie za friko. W dzisiejszym odcinku to było na tyle. Zapraszam już Was na kolejny, który jak zwykle za tydzień. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, akwaryści. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!